Przyjechałam właśnie do niewielkiego miasta Dzierżoniów, który dziś kojarzony jest głównie z pobliskimi górami Sowimi. Dawniej jednak miasto aspirowało do miana Polskiej Doliny Krzemowej. Mało kto pamięta, że taka firma jak Diora funkcjonowała w Polsce i co więcej należała do czołowych marek na świecie produkujących pierwsze radioodbiorniki. Żeby zagłębić się w bogatą przeszłość Diory, pierwsze kroki kieruję do Muzeum Miejskiego, w którym mieści się wystawa poświęcona historii zakładów radiowych Diora. Zwiedzając niewielkie pomieszczenie wypełnione po brzegi zabytkowym już sprzętem, przenosimy się do roku 1945, kiedy to pewnego listopadowego dnia do Dzierżoniowa przyjechała czteroosobowa grupa mająca za zadanie stworzyć coś z niczego. Budynek wymagał remontu, a wnętrza potrzebowały maszyn. Załoga początkowej Państwowej Fabryki Odbiorników Radiowych w pierwszych dniach liczyła zaledwie 8 osób. Natomiast u szczytu rozkwitu firmy pracowników było już prawie 7 tysięcy. Na początku radioodbiorniki produkowano, a raczej składano z poniemieckiego złomu. Te szybko zostały okrzyknięte tak zwanymi hitlerkami, a to za sprawą umieszczonego na ściance godła III Rzeszy, które oczywiście starano się zmyć, jednak z różnym skutkiem. Pierwszą w pełni polską konstrukcją był Pionier. Radioodbiornik uchodzący za tani i dostępny dla masowego użytkownika. Myślę, że nawet do dzisiaj pewnie nie w jednej piwnicy można jeszcze odnaleźć zakurzony egzemplarz Pioniera. Firma rozrastała się z roku na rok, powoli tworząc miasto w mieście. Diora gromadziła fachowców oraz inżynierów, podbijając rynek nie tylko europejski, ale również światowy. Przeglądając kolejne wyjątkowe egzemplarze na muzealnych półkach, możemy poznać taki ówczesny hit jak na przykład telewizor Aladdin. Pierwszy telewizor z pilotem, który był jeszcze na kabel. Kolejnym przebojem wypuszczonym pod koniec lat 70. był kompletny zestaw wieżowy z magnetofonem umożliwiającym wkładanie kaset od przodu. Zestawy te były marzeniem każdego audiofila, jednak ich cena wtedy sięgała równowartości małego Fiata. Wizyta w tym muzeum młodszym pokoleniom pokazuje, ile zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Starszym natomiast z pewnością przywołuje sentymentalne wspomnienia. Przed wyjściem kupuję jeszcze komiks ukazujący losy zakładów Diora, który jest świetną pamiątką z tego miejsca, a do tego jakość wydania naprawdę robi wrażenie. Tuż przy budynku, w którym mieści się muzeum, zauważam mosiężne radio. Dokładniej mówiąc, jest to replika w skali 1:1 radioodbiornika produkowanego w dawnej Diorze. Jest to jeden z punktów na trasie nazwanej Traktem Diory. Spacer tym szlakiem może być kolejnym sposobem na pogłębienie historii działających w tym mieście zakładów. Na 2-kilometrowym odcinku znajdziemy 11 radioodbiorników, a wśród nich takie okazy jak wcześniej wspomniany Pionier, Polonez uznawany za kamień milowy w historii Diory, czy Podhale. Jeden z największych i najcięższych aparatów radiowych produkowanych w dzierżoniowskiej fabryce. Po przejściu całego traktu dochodzę do wniosku, że czym byłaby podróż przez dzieje Diory bez odnalezienia pozostałości dawnych fabryk? W tym celu udaję się na dzisiejszą ulicę Diorowską, mijając po drodze warty zobaczenia mural będący upamiętnieniem zakładu oraz ludzi w nim pracujących. To, co pozostało po ogromnych zakładach, to zaledwie jedna ściana i mnóstwo sklepów oraz prywatnych firm. Zakłady Diory zaczęły powoli upadać wraz z nadejściem lat 90. Bez wątpienia był to ciężki okres, pełen przemian ustrojowych, których firma niestety nie przetrwała. Dzisiaj patrząc na te mury, możemy powiedzieć, że jest to kawał historii, po której zostało tak niewiele. Wydawałoby się niepozorny, może nawet zapomniany Dzierżoniów skrywa jeszcze więcej sentymentalnych miejsc. Kolejną perełką na mapie miasta jest Młyn Hilbert, największy na Dolnym Śląsku zabytkowy młyn zbożowy. Ogromny budynek z czerwonej cegły już od samego początku robi duże wrażenie swoim rozmachem. Początki tego młyna sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Wtedy bracia Hilbert prowadzili swoje przedsiębiorstwo jeszcze w pobliskiej Bielawie.
Jednak dalszy rozwój uzależniony był od dostępu do linii kolejowej. Dlatego po 20 latach postanowiono przenieść zakład właśnie do Dzierżoniowa. Rodzina Hilbert dokonała również znaczącej przebudowy, wymieniając napęd parowy na elektryczny. Wchodząc do środka budynku, od razu uderza mnie unoszący się w powietrzu zapach zmielonego zboża, co sprawia wrażenie, jakby produkcję zatrzymano tuż przed moim wejściem. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest to obiekt, który w 100% zachował nie tylko wyposażenie, ale i oryginalny charakter. Zwiedzając kolejne piętra, poznaję drogę, jaką pokonuje zboże. Od elewatora przez czyszczarnię, przemiał, aż po zjazd gotowych worków z mąką, dziś już zabytkowymi ze ślizgami. Wydawałoby się, banalny proces wytwarzania mąki momentami sprawia wrażenie skomplikowanej i wieloetapowej operacji. Młyn przetrwał dwie wojny oraz okres PRL. Pracował nieprzerwanie do 2016 roku, po czym trafił w ręce Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Dzięki temu dziś możemy zwiedzać jego wnętrza. W zakładzie zachowała się kompletna i sprawna linia technologiczna z lat 30. XX wieku, co oznacza, że tak naprawdę młyn mógłby w każdym momencie rozpocząć pracę na nowo. Ja w tym miejscu żegnam się z Wami, dziękuję za wspólną podróż i do zobaczenia na szlaku. Jeśli film Ci się spodobał, to proszę zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał. Bardzo mi to pomoże w rozwoju i tworzeniu lepszych treści.